Panie Marszałku, Wysoka Izbo, w imieniu Klubu Poselskiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej mam zaszczyt przedstawić stanowisko wobec sprawozdania Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się opodatkowania w zakresie podatków od dochodów wraz z protokołem podpisanym w Ottawie dnia 14 maja 2012 roku. Dotychczasowa umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania została zawarta pomiędzy rządem Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej a rządem Kanady przed ponad 25 laty w 1987 roku w zupełnie innej sytuacji ekonomicznej obydwu państw w odmiennych realiach gospodarki światowej. Dodatkowymi czynnikami uzasadniającymi weryfikację warunków omawianej umowy jest fakt, że nie odpowiadają one współczesnym standardom wynikającym z modelowej konwencji OECD. Zmieniona i dostosowana do nowych warunków i realiów konwencja będzie miała zastosowanie do osób fizycznych, osób prawnych mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce, w Kanadzie albo w obu omawiających się państwach. Obowiązująca umowa z 1987 roku wymienia w artykule 2 podatki, do których znajduje ona w Polsce zastosowanie: podatek dochodowy, podatek od wynagrodzeń i podatek wyrównawczy. Artykuł 2 nowej konwencji przewiduje zgodnie z obowiązującym prawem, iż do obecnie istniejących podatków, których dotyczy konwencja, należą w Polsce podatek dochodowy od osób fizycznych i podatek dochodowy od osób prawnych, zwane dalej podatkami polskimi, natomiast w Kanadzie podatki nakładane przez rząd Kanady na podstawie ustawy o podatku dochodowym, zwane podatkami kanadyjskimi. Umowa z 1987 roku w artykule 8 przyznała prawo do podatkowania dochodów z transportu międzynarodowego umawiającym się państwom, w którym znajduje się miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa. W nowej konwencji uzależniono miejsce opodatkowania od siedziby przedsiębiorstwa eksploatującego statki morskie lub powietrzne w transporcie międzynarodowym. Proponowane obecnie zmiany warunków umowy podyktowane są przede wszystkim dostosowaniem przepisów konwencji do obecnie obowiązującego stanu prawnego. Ponadto umowa stanie się częścią funkcjonujących już w Polsce mechanizmów wymiany informacji podatkowej obu omawiających się państw. Dodatkowym czynnikiem przemawiającym za uregulowaniem kwestii unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu są pozytywnie rozwijające się stosunki gospodarcze pomiędzy Polską a Kanadą, wykazujące w ostatnich latach tendencję wzrostową. Ostatnie saldo dla Polski w obrotach handlowych w 2011 roku wyniosło 1 145 000 000 dolarów kanadyjskich. W tym przypadku Wysoki Sejmie Klub Poselski Sojuszu Lewicy Demokratycznej popiera zapisy przedłużonej umowy i będzie głosował za jej ratyfikacją. Dziękuję bardzo.